Mam dzisiaj okazję porozmawiać z kolegami, przyjaciółmi Kamila Stocha, jego kolegami z klubu. Marian, jak to było? Jak to się zaczęło? Kto zapoczątkował w ogóle klub sportowy w Zębie? Główną inicjatorką powstania klubu w Zębie była pani Jadwiga Staszel, która właśnie w naszej szkole w Zębie była WF-istką i ona to była główna inicjatorka, żeby powstał ten klub. Jak to się dalej potoczyło? Czy w Zębie dalej trenowaliście, czy jakaś kontynuacja była w Zakopanem, czy gdzieś dalej? Znaczy, jeśli chodzi o szkołę podstawową, to trenowaliśmy jako tutaj w szkole, a po skończeniu szkoły podstawowej do Zakopanego, do szkoły mistrzostwa sportowego. A jaki Kamil był w szkole podstawowej? No jedynie co mieliśmy styczność ze sobą, to na korytarzach szkolnych. No to... Ale dziewczyny podrywał? Tego nie wiem. Jeździliśmy z ojcem Kamila Stocha, nie? U nas była garstka chłopaków z Zębu, jeszcze pamiętam niebieski maluszek. Zbieraliśmy się tam, garstka chłopaków. No i tak nas takim tym maluszkiem jest jego tata woził, nie? Na te treningi. Jak ktoś inny nie dał, to tak się wymieniali. Jak trener, w zależności jak się tam układały treningi. Dawniej nie było tak jak teraz, komputery. Dzieci dawniej musiały się czymś zająć, nie? Rodzice nie było tak, że poszły za rączkę z dzieckiem gdzieś, no bo trzeba było się samemu zająć. No, pamiętam, za dziecka tak właśnie się zaczynały nasze przygody ze sportem, że się brało narty, lepiło się skocznie i skakało się cały dzień. Góra, dół, nie było wyciągów, więc tak trzeba sobie było radzić samemu. Także zbierało się nas garstka chłopaków, deptało się skocznie i cały dzień nas nie było w domu. Pamiętam, jak mama nie mogła mnie dawać na obiad, nie? No bo nie było czasu. Nie? Jedna skocznia, druga skocznia, tak się... i cały dzień na nartach. Będzie tutaj za chwilę premier nasz, tak? Co byś chciał powiedzieć premierowi, jako mieszkaniec Zębu, jako sportowiec, co powinien zrobić, co państwo nasze powinno zrobić, żeby więcej było sukcesów, jeszcze więcej medali, bo chęci są, prawda? Po pierwsze powinien troszkę myśleć, realnie myśleć, bo takie skoki, ktoś podał pomysł, żeby można było zrobić na Narodowym Stadionie. To jest kupa kasy wyrzuconych moim zdaniem w błoto. Bo tak, skocznia powstanie na jeden konkurs, przypuśćmy, i podziemiom rozbiorą. To kosztuje kupę kasy. Za te pieniądze by można było... W Zębie skocznie wybudować. Może nie, te co istnieją skocznie. Tak jak w Zakopanem na przykład średnia skocznia, która nie ma homologacji FIS-owskiej, bodajże już drugi rok, na rozgrywanie międzynarodowych zawodów. Także no, jeśli chcą sukcesów, później chcą wieszać medale zawodnikom, no to powinni najpierw im udostępnić obiekty, które... żeby były na światowym poziomie. No, chcą robić olimpiadę, nie mając obiektów. W sumie możemy powiedzieć, że gdyby nie Adam Małysz i gdyby nie pieniądze, które się dzięki niemu pojawiły w sporcie narciarskim, to nie byłoby żadnych sukcesów, tak? No, tak podejrzewam, że jakby nie te sukcesy Adama Małysza, to by nie, mogłoby nie być tych sukcesów reprezentacji w skokach, co są teraz. Tak? Jestem że prawie, że pewny, że jakby nie sukcesy Adama Małysza, to by mogło nie być medalu Kamila Stocha i Justyny Kowalczyk, dokładnie. Po prostu Adam Małysz napędził tą koniunkturę. No i za tym właśnie te talenty, które tak jak właśnie Kamil, Justyna, chłopacy z drużyny. Rozpędził tą machinę, można powiedzieć, kulę śnieżną polskich sportów zimowych. Jakby nie było, no nie są to tanie rzeczy, więc jest potrzeba treningu. No, chłopaki muszą wyjeżdżać tu na zawody, sprzęt, no jest drogi. No a tak jak mówię, wcześniej no, nie było takich możliwości jeszcze przed tymi sukcesami Adama Małysza. Czy nie wiecie, gdzie przełożyli namiot z piwem od ostatniego razu? Pod karczmą jest, pod karczmą. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Wszystko wiem, co się w Zębie dzieje. Kto z kim, kiedy, gdzie, na chwilę. Tak, pudelek zębiański zaraz otworzymy. W lecie spotkałem z trenerem Adamem Celejem, pierwszym trenerem w Zębie. Się pytałem, to tutaj mówię, że tak na razie ciężko będzie chyba z takimi no, świeżymi chłopakami, żeby widać było ten talent. Także może po sukcesach Kamila Stocha znowu będzie ten boom na skoki, tak jak po sukcesach... Tak, Stochomania jest nieunikniona, na pewno. No, na pewno. No tutaj jest... może chłopaki, czy młode dzieci, nie? Młode chłopaki zobaczą, że jednak jest to możliwe, że z takiej miejscowości jak Ząb może być mistrz olimpijski, mistrz świata. Uwierzą w to, będą chcieli trenować, no i muszą po prostu mieć tą determinację jego sukcesu. Bo... Dobra chłopaki, na razie dziękuję, może nam jeszcze wpadną jakieś, ale na razie wracamy oglądać skoki i kibicować mały... Nie Małyszowi, Kamilowi. Wytniesz to. Idziemy kibicować Kamila.